Ale nie o tym będziemy gadać, jaki jestem zajebisty, fantastyczny, ułożony, bez nałogów, fenomenalny, wyrozumiały. Kurczę, mamo, chwalą mnie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Napisał do mnie Paweł, którego serdecznie pozdrawiam. Czy nie chciałbym, mówi, że chce wysłać. Pół literka, tak, dokładnie, pół litra. Będziemy od razu wąchać, nie będę degustował. Ładnie cytrynowo. O, zajebiście pachnie. Pięknie. Zajebiście pachnie. Co mi to przypomina? Już coś takiego używałem z tym zapachem. Fenomenalnie. Cytrusy, rewelacja, zero poczucia chemii. Miło. Ultra Cold Master Wash. Chyba dobrze przeczytałem. Słuchaj, dawno nie nagrywałem, bardzo dawno. Nie mam czasu, nie chce mi się. Dlaczego? Z tego względu, że troszeczkę się zapuściłem i teraz więcej czasu poświęcam sportowi. Tak, dokładnie. Tenis stołowy, interwały, spinning, czyli rowery, siłownia to klasyka, to nawet w domu mam. Ale nie o tym będziemy gadać, jaki jestem zajebisty, fantastyczny, ułożony, bez nałogów, fenomenalny, wyrozumiały. Kurczę, mamo, chwalą mnie. No ale dobra, nie o tym mowa. O produkcie, zapach, bomba. Auto zapuszczane 2 tygodnie w te największe mrozy. Tak jakby Paweł wiedział, że potrzeba jest wysłania tego produktu. Dlaczego? Bo zamówił gdzieś w jakimś sklepie paczunie z chemią i Inpost się nie popisał i rozwalił mu paczkę. 2 bańki, 5-litrowe. Więc napisał do mnie, czy używałem ten produkt, będzie chciał zamówić. No nie używałem, nie będę ukrywał, przecież nie będę go kłamał, nie będę cudował, że używałem i wiem, co jest 5. Nie mam pojęcia. Także to jest dziewicze używanie. Dziewicze użycie będzie tego produktu, co jest fajne, będzie na surowo. I prosił mnie też, żeby pojawił się film zimą, czyli tego roku. I to popełnię. Dzisiaj wtorek, 14 lutego, Dzień Zakochanych. Bez podtekstów, proszę. Także Paweł, nie w tą stronę. Jak to było? Jesteś mój, tylko mój, nie odbierze mi ciebie żaden zbój, tak? Okej. Auto, tak jak mówiłem, zaszczurzane długo. Nie mam czasu, kurczę, no jest jak jest. Tak naprawdę to mi się nie chce nagrywać. Starość mnie dopadła strasznie, tym bardziej, że zima. No dobra, słuchaj, zaznaczamy. Ojej, będzie boleć. O, ale wbity. O, strasznie. Tu. Tak, pamiętam, co położyłem. Quick Detailer, amerykański. Nie zdradzę, jakiej firmy. Fajne uderzenie. I tył też. No, ojej, nie no. Muszę zwilżyć palucha, słuchaj, bo... A, serce boli. Lejga. Teraz tak, będę chciał podzielić auto na pół. Czyli połowa będę chciał z pianownicy, a połowę z oprysku. Teraz lecimy oprysk. Jeszcze raz. Teraz tu, bo tu było brudne. Lejga. A w ogóle dzisiaj, słuchajcie, dostałem paczunie w końcu od Tomka, który tam ogarnia Lejgę, ogólnie Szwecję. Co lepsze, Tomek w sumie ma tak samo na imię jak mój brat i na nazwisko, tak jak ja. Kurczę, ja byłem w szoku. Na początku myślałem, jak zaczął do mnie pisać, jeżeli chodzi o chemię, że brat mnie wkręca, bo mój brat też siedzi w Szwecji, co się okazało nie. No dobrze. Teraz tak, jak rozrabiam? Klasycznie rozrabiam mój, jeżeli chodzi o oprysk, moje ulubione rozcieńczenie, czyli 1 do 25. Tu mam pół litra wody, czyli wlewam 20 ml. Teraz tak. To wyjdzie w sumie 1 do 20, tak? Dobrze mówię? Mam 40 ml na litr. Tutaj na pół. Nie wyjdzie. Dobrze wyjdzie. Okej. Pstryk. Dobra. O, ładnie się rozpuszcza. Pięknie, pięknie. Dobrze. No fajnie się rozpuszcza. Słuchaj, bez problemu. Żadnego problemu mi to nie stworzyło. Zamieszam paluchem. I co zrobimy? Jeszcze jedną rzecz. Sprawdzimy roztwór pH. I sprawdzimy pH tutaj. W tym pojemniczku. Bardzo jestem ciekawy. Teraz tak. pH-metry, wiadomo jak to jest, chińskie. Ten nie lubi niskich temperatur. Ten działa jak mu wisi. Ale będziemy mieć porównanie. Roztwór. 7,19. No i ten pokazuje 8,6. Czyli wygląda, jakby to miało być neutralne. No dobra, jadę tu. 7,7. 7,6. Zobaczcie, jak w koncentracie inaczej ciecz. Inaczej
7,12,7. Kurczę, neutralne. Jestem pod wrażeniem. Dobra, pukanko. Ok. Wyłączam. Widzicie, pokazało podobnie. Więc pijemy tutaj w tę stronę, że jest to produkt neutralny. O, klej. Dobra. Oprysk. Ciach. Pół litra tylko z tego względu, że będę chciał wrzucić tylko w te newralgiczne miejsca, gdzie jest najbardziej zabrudzony. Zrobię to moim ulubionym opryskiwaczem. Skurczybyk jest nieśmiertelny, słuchaj, tyle chemii, co on już przyjął. Teraz tak, nie myłem kół, a powinienem to najpierw zrobić, z tego względu, że będę chciał sprawdzić, jak zachowa się właśnie na felgach, jak zdejmie też z opon. Ogólnie będę chciał zaatakować tutaj do szyby. Do szyb, żeby wiedzieć, co jest pięć. Trochę się jeszcze namacham, przepraszam. Ruchy! Jest. Dzisiaj jadę, słuchajcie, na interwał do trenerki Kasi, którą serdecznie pozdrawiam. Dziewczyna ogień. Zabiję mnie dzisiaj. Ostatnio nie dałem rady. Także no ostro, naprawdę mocny trening. No dobra, to co, lecimy. A ja cały czas o sobie, he? No fenomenalna piana. Zobacz, jak się pięknie pieni. Już widzę, że oj, będzie chyba dobrze. Tararara. Ale cudowny zapach. Co mi to przypomina? Walet Pro? Ja pierdzielę. Co ten produkt mi przypomina? Naprawdę on mi coś przypomina, ale nie pamiętam co. No obłędny zapach. No szmotyla noga kurza stopa pta się pióro. Dziadzia jest pod wrażeniem. Zobacz, jak to on siedzi. Ha. I to jedziemy. Ta-ra-ra. A, jeszcze powinienem zrobić czas start. Poczekaj, daj mi chwilę. Cyk, cyk, cyk. Minutę już na pewno pryskam. Start. Poszło. Lecimy tutaj do połowy. No tutaj z tyłu to jest gruz niezły. Ojej. Masakra. Ciekawy jestem, jak to zbierze. No dobra, wystrzelam to wszystko. Może trochę w nadkola, o. Tam niech sobie zmiękczy. Fajna oleistość, już mi się podoba, zobacz. Tak się fajnie pieni. Lubię, tak? Słuchaj, oczywiście inaczej by też było, gdybym dojechał dotąd. Wiadomo, że tutaj będzie szybciej wysychać. Temperatura dzisiaj jakieś 4 stopnie, więc nie jest źle. No, ale zapach intensywny. Ja pierdzielę. Co ja takiego wąchałem? Słuchajcie, mam wrażenie, jakbym ten produkt już kiedyś miał, wiecie, tak. Znaczy ja nie mówię, że już go używałem, że to jest ten sam produkt, że jest skopiowany, albo inaczej, że jest znalany z tej samej beczki. Po prostu zapach. Już tyle chemii przerzuciłem, że słuchaj, naprawdę, mam już burdel w bani. Znaczy miałem zawsze, ale teraz mam jeszcze bardziej. No obłędny zapach. W ogóle nie męczy. W ogóle wrażenie jest takiego przyjemnego produktu, taki, który, no, nic, że nie narozrabia. Takie jest wrażenie. Słuchaj, mamy minuta 13. Liczę z tamtym rozprowadzeniem. Minuta to 2:13. No siedzi. Całkiem przyjemnie. Tutaj jeżeli chodzi o... Tutaj nie prysnąłem, trudno. Tutaj jeżeli chodzi o oprysk, na chwilę obecną wypłukiwanie FX. Nawilżenie takie lakieru, oleistość. Podoba mi się bardzo, co to ostatnio było, no. Powiedz mi, co to? Kurde, ale zryty beret. Co ja to? A, Sklintel. Ten Citrus Foam 2. No dobrze, no ładnie to siedzi, słuchaj, zobacz. Pięknie, co? Bardzo fajnie. Także Paweł, widzisz, no... Nie wiem, czy nie za grube stężenie, słuchaj, tak naprawdę dla tego oprysku. Możliwe, że będzie za grubo i będę chciał na pewno prędzej, raczej jeszcze będę chciał z tą pianą, jeszcze filmy się pojawią, takie szybkie wrzuty, bo mam do ogarnięcia Volvo, które nie ruszałem 2 miesiące i manię, który ponad miesiąc. Tak zaszczurzam, żeby właśnie, o, takie filmy. Bo co to jest za sztuka wskoczyć na auto, kurczę, które jeździ tak jak to moje tydzień, dwa i... No ale wiadomo, no auta myjemy często, więc tutaj kurczę, no to też jest dobry test, że tak, o, może tak w tę stronę, że też jest taki prawidłowy test, tak jak myjemy auta, bo myślę, że jak ktoś ma korbę, nikt nie będzie trzymał auta brudnego przez miesiąc, czy tam dwa, nie wytrzyma, chociażby na myjnię samoobsługową pojedzie i zrzuci trochę tego bagienka. No słuchaj, no co ci mogę powiedzieć, siedzi. Ładnie zmiękcza i widać, no tutaj tak jak mówiłem, widzisz, odrywa się już, bo no nie jest od góry, tak to by od góry spływało i tutaj by uzupełniało.
Szybciej też spływa tam, gdzie jest mniej brudu. Wiadomo, jak jest, masz brud, powiedzmy, grubość, ilość warstw zebranych z drogi, tam będzie się trzymać dłużej, z tego względu, że wsiąka w ten brud, czyli zmiękcza. I do tego jest właśnie prełosz. Na Facebooku często pojawiają się pytania, jaki TFR do umycia auta? Kurde, po co? Po co, słuchaj, no. Po co? Ja wiem, że są te TFR i wszyscy mają teraz miazgę, bo żeby umyć auto na bez dotyku. Kurde, no nie da się tak, niestety. Zawsze tam giełka zostanie. On zbierze dużo brudu, ale jakim kosztem? Kurczę. Już zresztą film robiłem o pianach zasadowych. Dobra, słuchaj, nie będę przemulał. 3.26, czyli liczę jakieś 4 minuty na pewno. Biorę myjkę. I co? I lecimy od spodu. Zobaczymy, jak będzie żarło. Zobaczymy najpierw kółko. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi orędzie, dziadzia... Ojeju, jeju, wypukiwanie nie jest źle. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi orędzie. A teraz co? Słuchaj, po długości. Po szerokości. Jeszcze się pieni. No, wypukiwanie nie jest takie mistrzowskie, jak myślałem, ale nie jest źle. I jeszcze jedna rzecz. Słuchaj, jak już tutaj jestem z tematem, prysnąłem sobie na... Tutaj, z tyłu szczególnie. Chcę zobaczyć, ile błota wypłynie. Dużo. To się powinno zrobić najpierw, zanim płucze szkoła, ale ja tutaj z racji tego, że chciałem szybciej wypukać ten produkt, bo podczas zmiękczania brudu ogarnąłbym sobie te nadkola. Dobrze, słuchaj, biorę sprężone powietrze i sprawdzam, co jest 5. Ok. A, jeszcze myjkę wyłączę. Nie wiem, czy mi, kurczę, nie prysnęło na GoPro, więc strzelę z myjki. Z tego, ze sprężonego powietrza. Oklej! To co? Patrzymy tu najpierw. Bardzo ładnie. No i nie wiem, gdzie to było. Słuchaj, tu nie ma żadnej powłoki. Znaczy, film drogowy został, to nie da się ukryć. Ale gdzieś tu zaznaczałem, nie wiem gdzie. Nie ma tego brudu za wiele. Został film drogowy. Czy jak na neutrala jest dobrze? Jest dobrze. Jest nieźle. Jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. Jest całkiem przyzwoicie. Ona tak, kurczę, troszeczkę tą oleistością może i przypomina Clintel. Ale zapach, no, cały czas się uwalnia. No i tutaj, tak jak widzę, tył, wiadomo, gorzej. Więc pianka neutralna, taka typowa neutralna, bym powiedział. Znaczy lepsza, o, może tak, inaczej, nie, że typowo neutralna, bo są neutralne, które nic nie robią. To jest ta z tych lepszych neutralnych i tu mnie interesuje jeszcze bardzo.
Na powłoce podobnie został tylko film brudu. No dobrze, słuchaj. Oprysk mamy. Są lepsze piany, które robią to lepiej, nie będę ukrywał. Tutaj, jeżeli chodzi o Fixa, zrobiłby to moim zdaniem lepiej. Nie jest źle, nie jest źle. Naprawdę został delikatny film brudu. Także no nie jest źle, nie jest źle. Naprawdę jest bardzo... Nawet bym powiedział, że bardzo fajnie, tym bardziej, że tu nie ma powłok. Teraz będę chciał przeskoczyć tutaj. Też jest przy tyrany. Tutaj są... Ojej, no nic, cierpię. Aha! Woda z kałuży. O, czysta. Powiedzmy. Cyk. Tak, żeby zebrać. Widzisz, ile syfu. Dobra, jeszcze raz. Zwilżyć, bo chociaż nie na sucho. O, boli. No i tutaj dzionik. Pyk. Dobra. Jeszcze tu. Jeszcze jedno podejście, a jeszcze jedno podejście będę chciał zrobić tu. Raz i tu dwa. To co? Idę, robię 1 do 10, raczej z pianownicy niby 1 do 9. To zrobimy 1. No tak, 1 do 9, czyli na 100 ml, czyli 100 ml produktu na litr wody i wtedy nam wychodzi 1 do 9. Wstępnie, jeżeli chodzi o oprysk. No wiesz co, fajny zapach. Fajnie się nią pracuje, całkiem przyjemna mgła. Ona fajnie tak się jakby spieniała podczas tego oprysku. Nie jest źle. Na to, co... Na tyle, na ile jest jeżdżone, co nie było myte. Ja go zapuszczałem go strasznie. Naprawdę takie typowo zimowe były warunki. I tutaj, tak jak mówię, siedział jakiś... Znaczy wiem jaki. Szybki kudeczek, który moim zdaniem podbija tylko połysk. Tutaj nie możemy mówić o jakimkolwiek zabezpieczeniu. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Oprysk będę jeszcze na pewno badał na zabezpieczeniu. Zobaczymy, jak to będzie. Robię 1 do 10 w pianownicy i lecimy dalej. Lecimy. Czyli mam pół litra wody, 50 ml produktu i lecimy z pianownicy. Zobaczymy, co jest 5. Ale a w ogóle jakie wnętrze mam dojechane, słuchaj, nie chce mi się, kurczę, nie masz jeździć. Brudny, naprawdę w środku też zapuszczony, ale mam też interior cleanery, które będę właśnie, i interior detailery, którymi będę chciał właśnie ogarniać. Dobrze, że się zaszczurzył. Lecimy, no co, nie będę przedłużał. O! Ojej, tak jak lubię. Zobacz, jaki budyń, za gęsto. Za gęsto, ale nic, lecimy. Za gęsto. Fajnie, zajebiście. Lubię taki budyń, latem szczególnie. Już wiem, że jest fajnie. Jak już jest taki budyń, to już jest dobrze. To kupili dziadzie. Przy takim budyniu trzeba szybko zapieprzać, żeby za dużo w jednym miejscu nie narzucić. Lecimy. Zobacz, pół litra zrobiłem i zostało mi jeszcze 200. Mega wydajność. Mega wydajność. Kiedyś pokazywałem film, jak zarzucić, żeby było oszczędnie. Słuchajcie, na całe Volvo zużyłem niecałe 200 ml produktu. Tak, ale wtedy lance ustawiasz, zaraz ci pokażę jak. A tutaj nie będę dorzucał z tej strony. Za gęsto, zdecydowanie 1 do 20 myślę, że będzie bajka. Zobacz, jak płatami spływa, tu gdzie jest powłoka, widzisz? Ale ładnie płynie. O, i zapach, no szkurde, miałem taki produkt, naprawdę nie daje mi to spokoju. Pięknie zbiera, zobacz. Ciągnie ze sobą, ładnie. Czuję, że to będzie moja ulubiona piana z pianownicy. Naprawdę. No szkurczę, zajebiście. No nie, no wskakuję na Volvo 1 do 20. Ale to na dniach postaram się. Dzisiaj czwarteczek,
widzisz film Win w czwarteczek, ja nagrywam we wtoreczek. A tu jeszcze koła. Mocno, dużo. Z tego względu, że widzisz, ciężka i spływa. Dorzucimy. Niech ciągnie. Teraz ci pokażę, o co chodzi. Patrz, jadąc, żeby oszczędność piany blisko auta. Patrz, całą stronę praktycznie masz dwa przejazdy. Można oszczędnie, można. I tak 200 ml obwalić całą. Zobacz, jak to siedzi. Nie no, muszę ci pokazać. Ale zapach, latem to będzie kosa. Taki cytrusowy. Ja naprawdę miałem taki produkt. I tutaj niech Ultra Coat, nie wiem, niech piszą co chcą, ale ja tak jakbym już tego produktu używał. A, co to było? I też chyba Prełosz. Ale zajebiście pachnie. Dobra, patrz. No jest dobrze, no jest zajebiście, 3.20, 3 minuty już siedzi. Ja pierdzielę. Zobacz, tutaj gdzie nie ma zabezpieczenia, ale płynie. No co, dorzucę sobie jeszcze tutaj, tu gdzie spłynęła. No 1 do 20 czuję, tu będzie robota. Słychać w ogóle, jak wyrzuca z pianownicy, że jest gęsto, że ta piana naprawdę jest taka, no zajebista, no, no zobacz, no. Bo są piany, które jak wyrzucę, to tak jakbyś, kurczę, inny jest inny dźwięk. Tutaj jest, słuchać, to spienianie takie na maksymalne. Tu już nie będę atakował, żeby nie oszukiwać, ale czuję, że będzie dobrze. Dobra, słuchaj, to co? Lecę. Z wypukaniem. Niewiele jej zostało. No kurwa, ogień. Super. Dobra, biorę lancę. Idę z drugiej strony i atakuję. I zacznę tutaj od tyłu, bo już tutaj nie dorzucałem w ogóle. Widać, że zjechała. Mam ochotę jechać ją z góry do dołu, bo będę sobie podbijał ją i kurczę, będzie się prawdopodobnie długo wypukiwać, ale sprawdzimy. Nie jest źle. Super. Mam wrażenie, że lepiej się wypukuje z pianownicy PA niż z oprysku, z tego względu, że oprysk ma to do siebie, że jak dorzucasz wody, to on się jeszcze puchnie. A tu już jest po temacie. Film będzie długi.
plus tej lance. Właśnie, zasięg. I jeżeli ogarniasz dach, naprawdę piękna sprawa. Kąt jest, no i zobacz, widzisz, i spływa. Lecimy z góry. Dobrze! Prędkość i precyzja. Tą końcówką byłoby miło uderzyć w lakier, nie? Nie wiem, czy GoPro zmoczyło, czy nie, ale tak czy tak klasycznie dmuchnę sobie w dynię. Lecimy po kolei. Gdzie były mazy? Chyba tutaj gdzieś było, nie? No, słabiuteńko, niestety. Jest to neutralna piana, więc tak jak widzisz, zobacz, szału nie ma. Tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o pianownicę PA, zdecydowanie mniej zebrało, ale zabawa tym produktem, to mi się podoba. Tu jest fajnie właśnie. Tutaj lepiej niż na tyle. Tył w autach, w kombiakach ma przyjść. Jechałem, ale wiesz co, kurczę, no pokażę ci mały film, drobny film drogowy. Mały film, kurczę, jak ja coś powiem, nie jest źle, naprawdę, nie jest źle. Naprawdę jest całkiem przyjemnie, tutaj teraz tak powłoka. No jest zdecydowanie gorzej niż z oprysku, nie ma tematu, nie jest źle. Ale tu jest całkiem fajnie, nie, tak samo jak na Gionie. No dobra, słuchaj, teraz ci trochę popieprzę głupot. Sprężarka się włączyła, czyli klasyka. Jak ja widzę produkt, wstępnie oczywiście. Jako neutralna, fajna, nie wiem jak cena, muszę sprawdzić, ale przyjemność zabawy tym produktem naprawdę jest konkretna. Z tego względu, że co ty mi przypominasz, no chodzę i cały czas czuję ten zapach, no jest fajny zapach cytrynowy i coś mi przypomina, tak jakbym ten produkt, kurczę, już używał, a znaczy na pewno miałem o takim zapachu, ja nie mówię, że ten sam, że to jest ten sam produkt, który używałem kiedyś. No bardzo znajomy zapach, naprawdę, i nie daje mi to spokoju. Teraz tak, zobacz, jeszcze leży. Jeszcze zwilżone, fakt, że temperatura ile? Już ci mówię, 4 stopnie. Temperatura 4 stopnie, więc warunki sprzyjające. Jak ja widzę produkt wstępnie, moim zdaniem, jakbym chciał się bawić tym produktem, zdecydowanie zimą atakowałbym z oprysku. Przy dobrym zabezpieczeniu zbierze ładnie. Na powłoce zrobi to naprawdę fenomenalnie, bym nawet powiedział, jak na produkt neutralny. Pianownica PA jest fajnie, pianownica PA jest przyjemnie, 1 do 10, do 9 moim zdaniem za grubo, ale jest zajebista piana, naprawdę. Słychać jak ona z tej pianownicy wyskakuje, taka, słychać, że naprawdę jest to piana, a nie tak na pół z wodą rozcieńczona, ale gęste piany mają to do siebie właśnie, że spływają i niekoniecznie lepiej zmiękczają. Ja będę chciał teraz podejść jeszcze do sprawy, jeżeli chodzi o pianownicę PA, 1 do 20.
i czuję, że to będzie w pytkę, że tak powiem, rozcieńczenie. Wstępnie, Paweł, dziękuję bardzo. Martwiłeś się, czy to byłby dobry zakup? Bardzo dobry zakup, moim zdaniem. Fajna, neutralna piana, która no zajebiście pachnie przy 4 stopniach. Jak będzie ciepło, to po prostu będzie szaleństwo. Cały czas ten zapach się unosi i mnie wkurza, bo wiem, że już gdzieś miałem taki produkt, gdzieś, u siebie miałem, że miałem taki produkt, który no pachnie no po prostu identycznie. Co to było? Kurde, co to było? No dobra, słuchaj. Dzisiaj wtorek, film będzie długi niestety. W czwartek będę chciał go wrzucić o 18:00. Bardzo przyjemny produkt. Z tego względu, że tak, zobacz, wyschło. Nie narobi ci bałaganu. To już widać, nie zostawia nic po sobie. Z pianownicy wydajność jest mega. Naprawdę, mega wydajność. Słuchaj, ja zrobiłem pół litra i 300 ml zużyłem tak sobie lecąc, po prostu lecąc. Jakbym chciał to zrobić to naprawdę mega, to myślę, że max 200 ml na takiego gruza jak ja mam. Co jest obłędem. Same plusy, tak naprawdę, same plusy. Jakość wyrzucania z tego, z opryskiwacza też fajna, bo się tutaj też aż tak bąbelkuje, tak fajnie się spienia. Wypłukiwanie, o, to jest jedyny minus. Takie, no nie jest idealne wypłukiwanie, jeżeli chodzi o oprysk. Z pianownicy PA zdecydowanie lepiej, bo to już mamy za sobą, jeżeli chodzi o spienienie. Tutaj przy wypłukiwaniu bryluje na chwilę obecną FX. No dobra, słuchaj. Dziękuję, Paweł, jeszcze raz za produkt. Słuchaj, z mojej strony to będzie wszystko. Kolejny film, nie wiem kiedy się pojawi, ale będę chciał zaatakować Mańka albo Volvo z stężeniem 1 do 20, bo z opryskiem się już nie będę bawił, bo nie ma sensu lecieć z drobniejszym rozcieńczeniem. Myślę, że pokuszę się jeszcze na Volvo rozcieńczenie właśnie tak 1 do 10 z oprysku, tak, i 1 do 20, jeżeli chodzi o pianownicę. I zobaczymy, bo może być tak, że 1 do 20 zrobi fajną robotę, lepszą robotę niż 1 do 10. No tak to wygląda. Dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Zobacz, wyschło. Nic się nie dzieje. Zero jakichś zacieków. Rewelacja. Bardzo bezpieczny produkt. Pyk bonusik. Jak wiesz, opony myję pianą 1 do 10, neutralną, jest to Kleenex. Dlaczego? Z tego względu, żeby sprawdzać sobie długość zabezpieczenia na oponach, czyli dressingów, tudzież powłok. Tutaj siedzi akurat PNC bodajże, chyba tak? Tak, tak? PNC? Chyba tak. Kurczę, co ja... Nie, Opti. Kurczę, Opti. Optimum. I teraz tak, chcę zobaczyć, jak będzie z płynnością i czyszczeniem, bo być może będzie to, kurczę, też moja ulubiona. Na razie jestem mile zaskoczony. Możliwe, że będę jej używał właśnie do bieżącego, czy ochrania na przykład też opon. Słuchaj, tu jest 1 do 10. Pięknie. O kurde, zobaczmy. I co zrobimy? No jest zajebiście. Zobacz, patrz. Czaisz? Jak zbiera? Ale poślizg. Panie, no to Kleenex tutaj leży, jeżeli chodzi o opony. Ale zajebiście. Naprawdę. Fantastycznie. Oj, czuję, że się polubimy. Muszę zobaczyć, jaka cena jest tej piany. Czy tu cena do jakości jest kozakiem? Patrz, co się dzieje. Zobacz. Ładnie. Puczemy tu. Tutaj jest, wiadomo, z sitkiem, żeby się nie przedostawał brud. Zobaczmy. No zajebiście. Naprawdę zajebiście. Kurczę. No dobra. Hej.